Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Zaczynamy tego vlogusia widokiem na pola ryżowe, już zalane wodą. Trzeba tam będzie iść na spacerek. Więc już jeden plan na dzisiejszego vlogusia jest. Ja nie mogę, jedzie tam pan z tym. Matko, ostrość nie łapie. To jest chyba ta maszynka do ryżu. Zoom plus 20. Widzicie tylko jakiś zarys tego pana, ale to tam pan chyba sieje. Tym traktorkiem. Ja nie mogę. Ale czad. O, widzisz? Nie, zoom mi się skończył. Matko, jak się hita ten ekran. Ale obserwacja dzisiaj. Zaczęliśmy dzień od ciekawostek agrokulturalnych. Tościki. Jeżeli chodzi o ciekawostki pogodowe, to do 25 stopni dzisiaj, cieplutko. Nagrywam z jednodniowym wyprzedzeniem we wtorek, bo jutro deszcz. Czemu mnie to nie dziwi. I zaczynamy dzisiejszy dzień znowu od tostów, bo coś ryż na śniadanie ostatnio w ogóle nie wchodzi. Tak, tak. Tak. Rogaliki. Przy okazji, patrzcie jaka szałowa szynka. To się rzadko zdarza w Korei, była w sklepie i to nawet jeden plus jeden. Serek też, tak. Więc dzisiaj wyjątkowo tosty z szynką na śniadanie. No nie mogę się nadziwić, że taka szynka w Korei jeszcze parę lat temu to by było nie do pomyślenia. Test sera przeprowadzany jest na żywo. Test szynki zresztą też. A ja patrzcie, jakie mam herezje. I teraz nie wiadomo, czy to dieta kobiety w ciąży, czy to po prostu normalnie jest dobre. Mam tosta z szynką, serem i smażonym kimchi. Polecam. Winda nam zwiała i jedzie w dół. Dlatego wyjątkowo widok na tą stronę bloku. Tam jest jakaś rzeźba. Nazwiemy ten odcinek Viola odkryła zoom w kamerze. Dachy. Fascynujące, ja wiem. Cięcie, bo akcja toczy się tutaj zbyt szybko. Dzień dobry, siemanko. Jesteśmy w samochodzie. Dzisiaj znowu daily vloguś pełen nieoczekiwanych, a może i oczekiwanych zwrotów akcji. No już się dużo działo od pierwszej minuty, prawda? Mieliśmy urządzenia do ryżu, tostery, widok na dachy. Nie wiem, co się wydarzy jeszcze, ale wiem, że teraz jedziemy jeździć samochodem. Znowu. Elektrycznym. Możecie mieć małe déjà vu. Ostatnio ktoś pytał o samochody elektryczne. Powiedziałam o tym mojemu mężowi i zapisał nas na jazdę próbną jakimś samochodem. To był wtedy Ioniq 5, ale okazało się, że zapisał nas na jazdę próbną jeszcze jednym dla porównania samochodem Kia. I teraz muszę to nagrać, no bo po pierwsze to trzeba docenić, prawda, starania męża, a po drugie zawsze to jakaś odmiana. Więc jedziemy jechać samochodem elektrycznym, tym razem innym. Wtedy to był Hyundai, teraz będzie Kia i to będzie Kia... Pusyn Kia? EV9, czyli EV9. To jest największy i podobno najlepszy obecnie produkowany w Korei samochód elektryczny, taki duży, więc... Może będzie ciekawie. Może tym razem pokażę wam to jakoś fajniej i na przykład nie zapomnę zapytać kierowcy, jak mu się prowadzi. Zobaczymy. Co prawda nie jestem pewna, czy was interesują te elektryczne samochody w co drugim odcinku, ale obiecuję, że to już ostatni raz. No muszę też przyznać, że trochę mnie martwi żywe zainteresowanie mojego męża tego typu samochodami. Mam nadzieję, że nie okaże się, że się zdecydowaliśmy na zmianę auta. W zeszłym tygodniu byliśmy w centrum jazdy Hyundai w Osan, a teraz jedziemy do centrum jazdy Kia, które jest po drugiej stronie w Suwon. I wybraliśmy chyba złą godzinę, bo strasznie wielki tu koreczek. 9:45 to wiele osób jedzie teraz do pracy na 10:00. No chyba się panowie spóźnicie. My chyba też. Ło, ko! Siądę dzisiaj z tyłu, żeby było urozmaicenie, prawda, w nagrywaniu.
좋다. 뭐라고? 벌써 좋아. 이 무게가 있으니까 되게 안정적이다. 이거 진짜 미국 차 같다. 우리 아직 주차장도 안 나왔는데 벌써 이렇게 좋아하시면. Tym samochodem mamy tylko godzinę jazdy, ale przez to, że przyjechaliśmy trochę spóźnieni przez korki i przez to, że nasza... O, patrzcie, a tu nie ma pani Krystyny. To jest Kia, ma inny głos. Przez to, że w drodze powrotnej też będzie korek, to chyba musimy lekko zmienić trasę, w sensie skrócić, bo pan powiedział, że nie możemy się spóźnić. Wydawał się stanowczy. Zobaczcie, tak to wygląda w środku. Tą panią z Kii nazwijmy panią Renatą. Pani Renata jest trochę głośniejsza od pani Krystyny. Patrzcie, pierwszy rząd siedzeń, drugi rząd siedzeń i trzeci z tyłu jest. Trzymam tą kamerę w skupieniu, żebym się nie zapomniała zapytać kierowcy, jak się jedzie. Bo wtopa znowu. Uuu! Bo iroke mulline. Zdecydowanie w centrum w Osan ma lepszą trasę do jeżdżenia, bo tutaj trzeba jeździć cały czas po mieście i nawet się nie da rozpędzić, bo cały czas są światła i korki. Przesiadłam się do przodu i akurat przejeżdżamy przez dzielnicę pierwszą, w której mieszkałam w Korei, jak przyjechałam tylko. Bardzo mi się wtedy podobało, bo patrzcie, tutaj jest tak szeroko, te ulice są takie szerokie, te budynki są takie duże, takie jest uczucie, jakby to w ogóle nie była Azja. Pamiętam jak dziś, a było to 7 lat temu. Uwaga, ciekawostka. Przed nami szpital taki od kręgosłupa, jak widzicie, po tej rzeźbie na ścianie. Tak, już się najeździliśmy. Niestety trzeba już się kierować w stronę tego centrum Kii, bo nie zdążymy więcej przejechać przez te wszechobecne korki tutaj. Trochę lipka. 그러면 만족스러웠어? 너무 만족스럽고 차는 차는 진짜 너무 훌륭하고 정말 훌륭하고 너무 좋아하시는 것 같아서 아, 그리고 걱정 teraz trzeba wjechać na 6-piętrowy parking podziemny. Pan nas uprzedzał, dając nam ten samochód na próbę, że ma by uważać na parkingu, bo jest ciasno, a samochód duży. Kolejne nawiązanie do poprzedniego odcinka. Ten kanał się staje po prostu jak telenowela. Musicie oglądać odcinek za odcinkiem, żeby wiedzieć, co się dzieje. Pamiętacie te gąbeczki, o których mówiłam? To tak one wyglądają z bliska. To ciemno jest i mi nie ostrzy. Takie to są gąbeczki, że jak otwieramy drzwi i te drzwi idą tutaj, na drzwi drugiego samochodu, no to się nie zarysuje niby przez tą gąbeczkę. I serio ludzie to przyklejają na samochody. Ci tacy bardziej ceniący estetykę to jakieś tam tutaj misie, czy tam jakieś serduszka, czy tam łapki przyklejają, a niektórzy po prostu takie klocki. Także tego, dziękuję za uwagę. Postaram się nie poruszać więcej tematów motoryzacyjnych. Takie to było auto. I mówił mój mąż, że to jest najpopularniejszy wybór dla dużych rodzin ostatnio w Korei, jeżeli nie chcą kupić Kia Carnival, tylko chcą właśnie elektryczny samochód. Już miałam milczeć na temat aut, ale jak już zaczęłam, to jest Kia Carnival. Ulubiony samochód wszystkich koreańskich dużych rodzin. W sensie takich większych niż z jednym dzieckiem, bo jak już się ma dwa, to jest się dużą rodziną w Korei. Więc tak, to jest Kia Carnival. Ja osobiście jestem większą fanką Hyundai niż Kii, ale nie wiem czemu. Po prostu tak z wyglądu bardziej mi się podobają, bo co mnie innego w tych samochodach interesuje, jak nie wygląd.
Bardzo jestem stereotypową kobietą, jeżeli chodzi o samochody. Nic nie poradzę. W tym samochodzie, ale to wszystkim Polkom, wszystkim moim znajomym, w tym samochodzie jest też specyficzna ta nazwa. Nie dość, że on jest taki długi i wielki, to jeszcze się nazywa Karniwal i wszystkim nam kojarzy się z karawanem po prostu. Jak jeszcze jest czarny, to już w ogóle koniec. Zwykle samochody w Korei są albo czarne, albo białe, albo szare. Ten jest taki kremowy, bardzo wyjątkowo. Nieoczekiwany zwrot akcji. Przechodzimy do spraw trochę bardziej przyziemnych. Po tym jeżdżeniu elektrycznymi samochodami, których i tak sobie nigdy nie kupię. Idziemy na pocztę. Nie lubię chodzić na pocztę bardzo, dlatego idę z wami, żeby mi było raźniej, a nie lubię chodzić na pocztę, dlatego że zawsze jak idę, rzadko chodzę na pocztę, rzadko w Korei się chodzi na pocztę, bo jak się wysyła jakieś paczki, to wysyła się je zwykle w sklepach takich convenience store, czyli typu Żabka. Chodzę na pocztę zwykle głównie tylko wysyłać paczki do Polski i wtedy jest zawsze problem. Zawsze mi mówią, że nie ma takiego miejsca, w które chcę wysłać, że im kod pocztowy nie wyskakuje, że nie ma Londyn, jest tylko Lądek, Lądek Zdrój. Ale dzisiaj nie wysyłam paczki do Polski, wysyłam polecony w Korei, więc może pójdzie szybko i sprawnie. Poleconego się chyba nie da wysłać przez sklep typu Żabka, więc musiałam tu przyjść. Czy to jest normalne, że dorosły człowiek stresuje się chodzeniem na pocztę? To jest chyba jeden z problemów mojego pokolenia, tak samo jak stres przed odbieraniem telefonu. Zdecydowanie wolę wiadomości niż rozmawiać przez telefon. Proszę o słowa wsparcia i komentarze typu też tak mam, Viola. Dziękuję bardzo. Wchodzimy na pocztę. Poczta po koreańsku to Uchegook. Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Oczywiście jak ja przyszłam na pocztę, to jest zamknięta, bo całe moje życie tak musi wyglądać, jak już się zbiorę. Ja się zbierałam, żeby przyjść na tą pocztę 3 miesiące, żeby wysłać jeden polecony. Jak już się zbiorę, to jest zamknięta poczta, bo jest czas w Korei święty. To jest wszystko na temat tego, że Koreańczycy są tacy bardzo przepracowani i że w ogóle nie ma tutaj żadnych praw pracownika, że wszyscy nic nie robią, tylko pracują. To wszystko jest do czasu, aż przyjdzie pora obiadowa. Od 12.30 do 13.30. Która jest godzina? 12.52. No nie będę tu siedzieć 40 minut. Pójdziemy gdzieś indziej i w drodze powrotnej się szarpniemy. Zwykle było tak, że pracownicy byli jacyś w porze obiadowej, tylko po prostu się zmieniali, tak jak jest, nie wiem, wszędzie na świecie. Ale od maja zeszłego roku, jak widzicie na plakacie, już tak nie jest. Idziemy na jakiś przerywnik deserowy, bo to trzeba odreagować. Doszliśmy do miasta. O, parujące pierogi. Widzę, że są porozwieszane na mieście lampioniki. Zawsze wam, co roku wam pokazuję lampioniki porozwieszane na urodziny Buddy. No i pierwszy raz się zdarza, że są takie nieurodziwe. Co to za żółte skarpetki? Jakby mi mało było, że mnie poczta zawiodła, to jeszcze mnie lampiony zawiodły. Ale może chociaż w nocy fajnie wyglądają. A może specjalnie materiałowe, a nie z papieru, że takie bardziej luksusowe. Jak już przechodzimy przez miasto, no to przegląd mody koreańskiej. Zobaczmy, czy tu mają koszulki z błędami, czy bez. Ta to nawet można powiedzieć, że po polsku. Ale strasznie mała i z bardzo nieprzyjemnego materiału. Zwykle takie koszulki na straganach są jednak bawełniane, więc są ok, ale czasami zdarzają się jakieś takie plastikowe, to nie polecam. Szczerze mówiąc, to ja chciałam, przyszłam, tu zajrzałam, bo chciałam coś takiego. No zobaczcie, jakbym nosiła siebie na koszulce. To są fajne rzeczy w sam raz, na mój rozmiar. Chyba się skuszę. I bawełniana. No też w sumie trochę o mnie. I jest też biała. To chyba biorę białą. Zawsze mnie na coś namówicie. No zawsze jak przyjdę z wami na zakupy, to z czymś wychodzę. Ach wy. No ale już dobrze, jak nalegacie, to kupię. Żenujące żarty prowadzącego. Pozdrawiam. O, tu jest więcej takich szałowych rzeczy. Ciekawa sprawa, znowu nam się zrobił przerywnik modowy. Jeszcze nie doszłam do przerywnika deserkowego. Zobaczcie, taka sukienka na ramionczkach. Ale w Korei raczej nikt jej nie założy bez koszulki pod spodem.
albo bez jakiegoś sweterka na górę, tak jak u nas się nosi bluzki na ramionczkach, to tutaj raczej nikt tak nie nosi, tylko zawsze coś pod spodem jest i tak, żeby zakrywało. Pewnie głównie ze względów kulturowych, że to uchodzi za takie pokazywanie zbyt wiele, a z drugiej strony też ze względów praktycznych, bo słońce tutaj dość mocno pali, koranki nie chcą się opalić, więc no też nie wystawiają ramion za bardzo na pokaz na słońce, a raczej chodzą nawet z długim rękawem. Przerywnik deserowy. Przyszłam tu. Tutaj jest tanhuru, czyli szklane owoce. Hit internetu. Pokazywałam wam je już dawno. No hit internetu dalej to jest hit w Korei. No ale coraz mniejszy hit w Korei, bo wiecie, że desery w Korei to się szybko nudzą Koreańczykom i wprowadzają to różne inne menu. I teraz ja tu przyszłam po najnowsze menu, czyli mango sago. Zaraz zobaczymy, czy jest. To jest mój deser, który chcę. Mango sago, czyli taki napój z mango, chyba z mlekiem i z kuleczkami sago. Te w ogóle sklepy z tanhuru to no trochę zbierają cięgi za to, że sprzedają zdrowe owoce całe w cukrze. Dlatego ostatnio wprowadzili nowe menu, czyli owoce w pojemniczkach, bez cukru. Po prostu same pokrojone owoce. No też podobno był hit. Owoce są w Korei dość drogie, więc jestem w stanie zrozumieć, że ktoś chce to kupować, aczkolwiek taka porcja arbuza, ananasa i jakiegoś tam melona kosztuje 33 tysiące, czyli około 100 zł, więc no bez przesady, to ja sobie sama pokroję te owoce. Ale tego napoju bardzo chciałam spróbować, widziałam go w internecie już tyle razy, że nie mogę przestać o nim myśleć. Jakie szałowe. Takie wodne desery nie były nigdy popularne w Korei, ale ostatnio zrobiły się popularne w internecie i w Korei też. A ja takie lubię. Co ja tutaj mam? Jakąś galaretkę, kuleczki, jakieś cuda. Coś na górze. Dostałam łyżeczkę. I taką słomkę. Hehe. Gęste, jak jakaś kaszka. Trochę tak smakuje jak kaszka dla dzieci. Internet miał rację, dobre to jest. Myślałam, że będzie w smaku takie jak bubble tea, bo to sago, to okrągłe coś, to są takie kuleczki jak perełki tapioki, tylko że zrobione z jakiejś palmy sagowej. Ale głowy sobie na to nie dam uciąć, bo czytałam przed chwilą, czekając na to. W smaku trochę delikatniejsze od tych perełek tapioki, bo one są takie duże, trzeba się narzuć. A to serio, jak jakaś kaszka. A w Korei nie ma kaszek dla dzieci. Problemy życiowe. Właśnie chciałam nagrać, że jak super, że mi pan dał łyżeczkę, to sobie wyjem to, co mi tu zostało, bo mi rurka już nie działa i łyżeczka mi upadła. Co za dzień! Wróciłam na pocztę. Mam nadzieję, że teraz mi się uda wysłać mój polecony. Trzymajcie kciuki! Poczty na całym świecie chyba wyglądają podobnie. Są takie taśmy. Nawet taki retro klej. Dobrze, wypisuję adres. Nie. Dibiola. O ludzie, jakie miłe zaskoczenie. Nie dość, że było szybko bardzo, to okazuje się, że tylko z wysyłaniem paczek za granicę mają problem. List wysyłany do Seulu, to im pani nie mówiła, że nie ma takiego miasta. Ja nie mogę. Natłukliśmy tych kilometrów. A mi się przypomniało, że przecież spacer miał być dzisiaj na pole ryżowe. Co to znaczy, że ja mam tam iść teraz? Ja? Taka kulka? Idziemy następnym razem? Nagram jeszcze z okna, dobra? Uwaga, na tle pol ryżowych. Z tym zoomem, o, jakoś się bardziej przejrzyście zrobiło. Jakby teraz jeździł pan na traktorku, to byśmy go fajnie uchwycili. Gwóźdź programu. Czy zmieszczę się w moją koszulę po domkę? Raczej no, nie będę w tym wychodzić na dwór, ale po domu subcio. Czy się zmieszczę, czy się nie zmieszczę? Nie pytajcie mnie, czemu te naklejki są na oknach poukładane w takiej dziwnej kolejności. To sonu inwencja. Czy zmieszczę się, czy się nie zmieszczę? Czy skończę jak ten Kubuś? Dowiemy się po przerwie. Nie no, żartuję, już sprawdzamy. Zmieściłam się! Ale incepcja, ile mnie tu jest? 1, 2, 3, 4. 4, Wiolej Kubuś! Trzeba to chyba postawić kropkę w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, bardzo fajnie się z wami spędza czas. To był Daily Vloguś. Nie, może jeszcze zakończmy ryżykiem.
Jakby mi się fajnie klamrowo zamknęło, jakby pan na traktorku jechał teraz. No nic. Kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę. I mówię wam. Pa, pa. Stoję przy tym oknie, no, z 2 godziny. Sąsiedzi myślą, że ich obserwuję po prostu z naprzeciwka. No, ale czekam na pana na traktorku. I nie ma. Więc to była smutna scena po papa. Jakby nie było następnego odcinka, to znaczy, że serio mnie sąsiedzi zgłosili. Zagapienie się im w okna. Jeszcze z kamerą. No. To papa. Pa.